Jedna bestia mi. Królestwa północne leczyły rany po wielkiej wojnie. Tysiące istnień pochłonęła zaraza i głód. Ocalałe komanda elfów i krasnoludów zapadły głęboko w lasy i zbierały siły do ostatniego, rozpaczliwego zrywu. Na traktach i gościńcach, na polach dawnych bitew niepodzielnie rządziły potwory. Coraz częściej można było usłyszeć pytanie: gdzie są wiedźmini? Północne rubieże Kedwen, Góry Sine. Rok 1270. 5 lat po Wielkiej Wojnie. Witam was bardzo serdecznie, jestem Zerida, to jest Wiedźmin pierwszy. Zapraszam was serdecznie do oglądania. Nowa seria, tak jakby nowa seria, bo już kiedyś była, ale w bardzo słabej jakości, a teraz jest nowa jakość mikrofonu, nowa jakość wszystkiego. No i cóż mogę rzec, grałem z modem Full Combat Rebalance, więc zapraszam was do oglądania. Gdzie ja jestem? Połóż się, wszystko w porządku. Nie mam pojęcia, gdzie byłeś, ale najważniejsze, że żyjesz. Aczkolwiek wyglądasz, jakbyś wygrzebał się z grobu. Nic nie pamiętam. Wkrótce pogadamy na spokojnie. Zbliżamy się do Kaer Morhen. A oto Kaer Morhen. Posmakuj wiedźmińskiego miecza. Ten mod jest taki trudny, że już teraz mam minus tyle HP. Geralt, jak się czujesz? Nic mi nie jest. Ktoś wie, kim są napastnicy? Zwykli bandyci nie odważyliby się zaatakować Kaer Morhen. Tyle to i my wiemy, Marigold. Może wykorzystasz swoje sławne czary? W swoim czasie, Lambert. Wystarczy. Trzeba sprawdzić, czy nie przedostali się inną drogą. Idziemy na górny dziedziniec. No to ruszamy na górny dziedziniec. Te odcinki teraz będą trochę krótsze, o wiele krótsze, bo będę pomijał niepotrzebne fragmenty typu łażenie, bardzo długie i tak dalej. Jak widzicie, gram bez modu powrotu Białego Wilka, ponieważ przez to nie miałem połowy rzeczy, ponieważ gram na wersji płytkowej Wiedźmina, nie steamowej. No ale w każdym razie widzimy się na miejscu. Co się dzieje? Próbują wyważyć bramę. Bez tarana. Mogą sobie próbować. Orzesz w mordę! Co to za bydle? Przeraza. Będzie ciężko. To Savola, znam go. Chorobliwie ambitny, amoralny magik. Wchodzą! Przygotujcie się! Czemu Leonie ma więcej? Dostali się na górny dziedziniec! Ten w okularach to magister. Zabójca do wynajęcia. Wyczuwam magię. Tam musi być czarodziej. Ach, ten stary wstęp, się przypomniałem stare czasy. Magister, znasz drogę. Do roboty. Buchnęło, zaprzało i zgasło.
Ten magister jest ścigany listem gończym w Redanii, Temerii i Kedwen. To kawał bydlaka. Ale czarodziej? Nie słyszałam o nim. Bardzo to wszystko ciekawe, ale bardziej mnie interesuje, czy możesz unieszkodliwić tego Savolle. Resztę załatwimy po wiedźmińsku. Mogę spróbować. Uwaga, zbliżają się. Przeraza to jeden z najgroźniejszych potworów, z jakimi miałem do czynienia. Ale ma słaby punkt. Jest bardzo wrażliwa na hałas. Dzwony na górnym dziedzińcu. Dokładnie. Eskel, Lambert, pomożecie mi zatrzymać przerazę i bandytów. Leo, trzymaj się z tyłu. W tym czasie Geralt otworzy nam bramę na górny dziedziniec. Kiedy już tam będziemy... Triss, mogłabyś zatrzymać Savolle i jego zielonego pupila, żebyśmy mogli się przygotować przed walką? Coś wymyślę. Zatem do dzieła. Na początek trochę ich tutaj wykrwawimy, później wycofujemy się na górę. Geralt, musisz się przebić po murze do zniszczonej wieży. Jest tam przejście na górny dziedziniec. Mam iść sam? Nie żartuj, to tylko bandyci. Magister to rzeczywiście morderca, ale to tylko człowiek. Będziemy czekać pod bramą. Musisz ją otworzyć. Z fartem, wilku! No to ruszamy. Nasz pierwszy bandyta właściwie, którego pokonamy własnoręcznie. Jak widzicie, jest bardziej brutalnie, bo tutaj wszystkie rany na nim zostają i... Cieszę się, że ogółem taki mod w ogóle jest. Nie gram bez połowy modów, które przedstawiłem, bo nie chciałem sobie iść tego klimatu. Bo wolę sobie grać klasycznie, tak jak było wcześniej. I jest ogólnie ładnie, jak było to klasyczne. Geralt doskoczył jak zwykle. Tędy nie przejdziemy. Za mną do Savolle. Do diabła! Geralt, nieźle nas wystraszyłeś. Mogliście mi powiedzieć o schodach. Zdaje się, że Lambert z Eskelem mieli je wczoraj naprawić. Nie jesteśmy murarzami. W porządku, nic się nie stało. Magister i ten drugi magik pewnie schowali się w dążonie. Pora spojrzeć prawdzie w oczy. Ktoś chce was okraść. Triss, dziecinko, nie mamy tu nic wartościowego. Trochę dobrej stali, skóry lisów śnieżnych. Mówię o laboratorium. I dobrze o tym wiecie. Ktoś chce ukraść wasze sławne mutageny. Wyciągasz pochopne wnioski. Triss może mieć rację. Musimy się dowiedzieć, czego chcą. Spokojnie. Wszystko po kolei. Nie możemy zostawić za plecami silnego maga z przerazą na smyczy. Nie możecie też dopuścić, by bandyci dostali się do laboratoriów. Masz rację, dziecinko. Jak zwykle masz rację. Geralt... Miałeś już do czynienia z czarodziejami. Sprawdź, czego szuka ten magik w naszym zamku. Leo pójdzie z tobą jako przewodnik. Mamy tylko przeprowadzić zwiad, czy... Jeśli kilku bandytów straci przy tym głowy, nikt nie będzie rozpaczał. Nie mam wątpliwości, że sobie poradzisz, wilku. Pamiętaj, że idzie z tobą Leo. Dam sobie radę. Dowiemy się, co się dzieje w zamku i wracamy. Nie martwcie się. Na wszelki wypadek weź te eliksiry.
Grom wypij teraz, a jaskółkę, jak będziesz potrzebował leczenia. O ich działaniu mogę ci za chwilę powiedzieć. No, chłopcy, a my przypilnujemy, żeby nikt więcej nie dostał się do środka. Triss, dziecinko, zostań z nami na wypadek, gdyby Savolla coś kombinował. No więc pora ruszać. Chciałem ci tylko powiedzieć, że słyszałem wszystkie ballady Jaskra o tobie. Lambert mówi mi, że nigdy nie będę tak szybki jak prawdziwy Wiedźmin, ale dzisiaj na treningu udało mi się go trafić. Pokonałeś Lamberta? Ćwiczyliśmy szermierkę na grzebieniu w trakcie tej dziwnej burzy. Lambert się zagapił i przyłożyłem mu z pirueta w brzuch, ale nie spadł i strasznie mnie później zlał. Kiedyś będziesz dobrym szermierzem. Wiem. Po każdym laniu Lambert mówi mi, że mam potencjał i śmieje się. No to jesteśmy w donżonie, czyli twierdzy Kermorem. Teraz musimy zawalczyć z bandytami i to właściwie tyle. Teraz pokażę wam, jak się walczy z modem VCR. Te schody w dół prowadzą do laboratorium. Chodźmy. Liczna, którą zaczerpnąłeś z kręgu, wystarczy, by zatrzymać Wiedźminów? A marudziłeś, że Savolla zabije wszystkich i nie będziesz się mógł zabawić. Czyżby na widok jednego Wiedźmina, i to chyba samego Białego Wilka, obleciał cię strach? Inkryminowany osobnik, notabene uważany za zmarłego, jest znanym mordercą. Chętnie się z nim zmierzę. Leo, zapraszam pana magistra. Zapraszam pana magistra. Nie ma na to czasu. Teraz, kiedy panuje nad mocą kręgu żywiołów, nie stanowią żadnego zagrożenia. Wracaj do roboty. Mutageny mają być gotowe do mojego negatywu. Wszystko w porządku, stary. Dażur Gatagen, dażur mojowy do teleportu za 15 minut, a nasi Wiedźmini nie będą nam przeszkadzać. Jesteśmy odcięci! Musimy coś zrobić! Bariera magiczna wygląda na solidną. Potrzebujemy pomocy Triss. Okradają nas na naszych oczach. Geralt, przecież możesz odblokować przejście na górę znakiem. Znakiem? Arden. Ja nie mogę, odkąd połamałem palce na mordowni. Nie mogę, nie zginają mi się. Po prostu uderz Arden w tę stertę gruzu. Nie pamiętam, jak składać znaki. Chodźmy do kręgu żywiołów. To potężne miejsce mocy, w którym Wiedźmini uczą się znaków. Musimy spróbować. Chodźmy. No i nauczymy się twojego pierwszego znaku. Cię? Rozwalmy tę kupę gruzu. Wiedziałem, że ci się uda. Czy dowiedzieliście? Kiedy zeszliśmy, bandyci przeszukiwali laboratorium. Mag wykorzystał moc kręgu żywiołów do stworzenia magicznej bariery. Dżuma, syfilis, Franca i Trond, jesteście jak dzieci. Dlaczego nie powiedzieliście mi o kręgu? Triss, dziecinko, myśleliśmy, że to nic ważnego. Jeśli ten mag dostroił się do kręgu, będzie mógł stworzyć stabilny portal. Następnie przenieść się razem z całym waszym sprzętem w dowolne miejsce na kontynencie. Popełniliśmy błąd. Wybacz nam, ale sama mówiłaś, że ten mag jest niegroźny. Mówiłam, że go nie znam. Uważam, że w tej sytuacji powinniśmy przede wszystkim spróbować ochronić... Zbieramy laboratorium. Znowu panikujesz, Marigold. Poza tym wiemy, jak bardzo chciałabyś zobaczyć wiedźmińskie tajemnice. Wesemi, że jeśli ten dureń się nie zamknie, nie ręczę za siebie. Dość tego. Lambert, przestań mówić do Triss po nazwisku i okaż choć odrobinę szacunku. Triss, nie gniewaj się, ale jeśli teraz pobiegniemy do laboratorium, będziemy odcięci. Znamy się na wojaczce. Może się rozdzielimy. Geralt ma rację. Powinniśmy się rozdzielić. Trzeba zabić Przerazę i nie dopuścić, by okradziono laboratorium. Dobra, kto gdzie idzie? Wiemy Przerazę. Idę na dół. Tylko ja mogę się przebić przez blokadę. Wesemirze? Ktoś musi się zająć Przerazą. Dobra, walka czy eliksiry. Zostaję. A ty, Geralt, co zamierzasz? Walka czy eliksiry. Teraz musimy podjąć bardzo ważny wybór. Przakrew. Walka czy eliksiry. Oboje się przydadzą. Dobra, biorę walkę. Zostaję z Wesemirem. Zajmiemy się Przerazą. W takim razie idę sama. Pójdę z tobą. Nie możesz sama za nas walczyć. Dziękuję, Eskel. Miło z twojej strony, ale zamierzam się teleportować prosto do waszego laboratorium. Jako przyciągacza użyję Savolli. Jest połączony mentalną więzią z drugim magiem. Boję się, że mogłabym cię zgubić po drodze. Uważaj na siebie.
Jestem dużą dziewczynką, poradzę sobie. Geralt, weź ten eliksir. To puszczyk, regeneruje wytrzymałość. Jeszcze jedno. Jak dojdzie do walki, walcie Ardem w dzwony i kotły. Potrzebujemy dużo hałasu. Chcę, żeby nas usłyszeli w Wydzimie! Uwaga! Savola aktywował zaklęcie. Zaraz coś się wydarzy. Ziemia drży, czujecie? Zaraz się przebiją. Terror is win. To ten pupilek. I w końcu załatwiliśmy ją. Słyszałeś, co mówiła Triss? Oni są w laboratorium. Nie mogą ukraść naszych tajemnic. Z przykrością muszę powiedzieć, że tym razem Triss się nie myliła. Trzeba powstrzymać tych ludzi za wszelką cenę. Geralt, biegnijcie z Leo do laboratorium, a ja zajmę się Triss. Tylko bądźcie bardzo ostrożni. Nie wiemy, z kim mamy do czynienia. Dobrze, kapcie Wesemisza. Zrobimy, co w naszej mocy. Tak, biegiem! Znalazłem. Teraz mamy już wszystko. O nie. Najgorsza scena w całej grze i najsmutniejsza. Magister, zajmij się tymi wiedźminami. Podobno wiedźmini odbijają pociski w locie. Żebym ja ciebie zaraz nie odbił. Leo w niego cisnę Ardem. Co ty robisz, Leo? Palce ci się nawet nie skinęły. Nawet nie masz jak rzucić Gwen. Cokolwiek. Co ty robisz, Leo? Nie. Sprawdź. Co? Leo, stój! Jedna bestia mi coś. Wiedziałem, że z tym odbijaniem pocisków to pójdę. Sium! Co się stało? Ma strzaskane żebra i przebite płuco. Umiera. Trzeba mu podać dekokt Rafarda Białego. Trzymaj się, Leo. Gdzie to jest? Nie mogę znaleźć! Nie żyje. Wesemirze, Leo nie żyje. Jak to się stało? Próbował zaatakować magistra. Nie zdążyłem. Nie obwiniaj się, Geralt. Wszyscy jesteśmy tak samo winni. Triss ledwo uszła z życiem, walcząc za nasze sprawy. Nastały złe czasy dla wiedźminów. I coś mi mówi, że będzie coraz ciężej. Na górze jest już bezpiecznie? Względnie. Na górnych poziomach kręcą się jeszcze niedobitki, ale zajmiemy się nimi później. Wyglądasz na zmęczonego. Odpocznij. Stanę na straży. I zajmę się Leo. Cóż, prześpimy się, wydam talenty i dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że ta seria się znowu, bo już była taka seria, ale niepubliczna przez jej jakość. Mam nadzieję, że
No, jak to by to powiedzieć, jak to ująć, że będzie oglądalna przez was. Bo jak wam to powiedzieć, staram się nad tą serią, staram się nad montażem i pozdrawiam Grataka, Kishiro, Kilogram Gwoździe, czyli Fatos Gaming oraz Mertales TV, a także Vampira. No cóż, to by było na tyle, a ja na razie kończę. Psia krew, jeden punkt!